Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie wbić bardzo dużo pucharków, ponieważ po pierwsze kupimy w tym odcinku Juju i w tym samym odcinku wbijemy ją na 1000 pucharków, moi drodzy. Mamy aktualnie godzinę 8:48, widzowie, zostawcie łapkę w górę za to, że ja wstaję w takich godzinach, naprawdę mam wolne. Wy jesteście w szkole w tym momencie najprawdopodobniej, ja mam wolne, więc proszę, widzowie, łapeczka w górę się należy, dzięki bardzo za łapeczki, moi drodzy. No i zobaczmy sobie, aktualnie najwięcej na Juju mają na świecie 600 pucharków prawie, a w Polsce 200, więc zaraz sobie to naprawimy i my będziemy w tej polskiej topce. Oczywiście kupujemy z kodzikiem Panda, jak cokolwiek kupujecie, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie z kodem Panda, jesteście szefami, moi drodzy. No i co, mamy tutaj ofertę, 100 zł kosztuje nowa postać, mamy takie oto rzeczy za darmo, więc kupujemy, zaraz sobie ją wymaksujemy, zagramy jakąś jedną giereczkę, no i się widzimy, jak ja już będę bijał te człowieku wyższe rangi. No i minus 100 zł z karty, pozdro widzowie, dobra, odblokujemy Juju, 28 postać mityczna, no powiem wam, że grubo. No i mamy jeszcze tutaj za darmo oczywiście to, od razu mamy też tego skina za darmo. Jak on się prezentuje, taki w sumie nie najgorszy, tak szczerze, jest w miarę spoko. Dobra, coś takiego, okej, okay, tutaj, moi drodzy, takie coś, klejnociki również sobie weźmiemy, dlaczego by nie, moi drodzy, niech będą również klejnoty. Następnie mamy, moi drodzy, kolejne odznaki, uwaga, o, jaka fajna odznaka tam z jakąś kulą w ogóle monetową, czy co tam było. Dobra, kolejna kasa, no i mamy nowego skinka, moi drodzy, pechowa Juju. Tak się oto prezentuje, nie jest zły, tak szczerze, możemy sobie od razu wybrać tą wariatkę, tylko najpierw ją jeszcze, moi drodzy, trzeba zupgrade'ować, tak leciutko, minimalnie, tak, o, myślę, że star, o, 11 poziom, no, jak mi przykro, widzowie. Dobra, kupujemy sobie od razu w ogóle wszystko, bo i tak wszystko bym kupił, no i zaraz sobie wybierzemy, co tu jest najlepsze, bo ja w ogóle jej nie testowałem, ja nie mam pojęcia, co jest do niej dobre, moi drodzy, więc kupuję od razu wszystko, a zaraz będziemy patrzyli, co i jak. Dobra, mamy tak. Atak Gri-Gri spowalnia też wroga na sekundę. Dobra, Gri-Gri po przywołaniu ma zbroję. Czyli to oba starpery są do tego wariata. No ja myślę, że to będzie dobre, że spowalnia wroga. Więc raczej ten. A tutaj kolejny atak główny ma siłę wszystkich trzech żywiołów. Okej, okay, to jest nie najgorsze. Już zyskowe czasowe wzmocnienie bazujące na otoczeniu, w którym aktualnie stoi ziemia. Redukcja obrażeń, trawa, niewidzialność, woda, nie, dobra, to jest bardziej OP. To jest bardziej OP, ewidentnie to jest bardziej OP. No jeszcze możemy sobie wybrać tam pechową Juju, niech będzie. No i lecimy, moi drodzy, będziemy sobie właśnie grali. Ja myślę, że polecę solo, ale nie będę grał jakoś giga długo na tym solo, bo jest taka średnia mapa. Znaczy na trowery nie jest zła, ale do 1000 myślę, że nie dobiję, więc zobaczymy, ile mi się uda dobić. Będę na pewno sobie, moi drodzy, wbijał te wszystkie rangi. Dzisiaj dobijamy 50 rangę na Juju, nie ma innej opcji. Więc lecimy, przetestujemy sobie to, pierwsza moja gra Juju, więc teraz, jako że stoję na ziemi, mam zwiększone obrażenia, więc biję 2000, jak widać, a jak wejdę sobie tutaj, moi drodzy, to mam dalszy atak, zobaczcie, jak daleko mogę rzucić, więc biję troszeczkę mniej, ale mam dalszy atak. Dobra, no to jest mocno, to jest naprawdę przekminiona postać, moim zdaniem, bardzo przekminiona postać. Rzućmy tego nowego wariata, zobaczmy, jak on tam, what, ile on, co, jak on bije 1600, wytyfy. Dobra, on jest powalony, ten wariacik, chłopie, on mi jeszcze aimbota mam dzięki. Ja widzę, kto gdzie jest. Jak on 1600 bije? On bije 1600, wariacie, co ty gadasz? Dobra, ja tu mogę człowieku na całe krzaki rzucać. Wytyfy, jaki ja mam zasięg w tym. Dobra, jeszcze po wodzie mogę chodzić, pozdro. Nie, no nie mogę, widzowie, co tu się odwala? Ta postać jest chora psychicznie. Dobra, drugie miejsce. Pierwsze miejsce będziemy mieli, wale tego wariata. Ty, ja se wejdę na to, on mi nic nie zrobi. Gdzie ty jesteś, mordeczko? Ty mi nic nie możesz zrobić przecież, bo ja jestem na wodzie. Jakie to jest 300 IQ? Dobra, ta postać jest zbyt OP. Widzowie, lecimy dalej z bijaniem, żeby ten odcinek nie trwał pół godziny. Na razie dopiero co odblokowałem pierwsza giereczka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cisnę dalej, moi drodzy. I widzimy się, jak, nie wiem, dobiję może 25, 30, 35, 50 rangę. Zaraz zobaczymy. Rozpoczynamy giereczkę o 25 rank. Moi drodzy, mamy aktualnie godzinę 9:57, więc gram półtorej godzinki niecałe, coś takiego mniej więcej. I dobijamy w tym momencie, nie wiem ile, 500 pucharków, nawet nie wiem na ilu jest ta nowa 25 ranka, coś takiego. Więc zobaczymy, z tego wyjdzie, na razie jakoś idzie. Nie mam za bardzo z kim grać póki co, bo albo ludzie śpią, albo są w szkole, więc jest lipa. No ale gram na tym solo i w miarę to, moi drodzy, idzie. Fajna jest ta postać, trzeba się troszeczkę przyzwyczaić, co, gdzie ona robi, że w tych krzakach ma ten dalszy zasięg i tak dalej. No i z tymi gadżetami też trzeba ogarnąć, kiedy kliknąć, kiedy nie.
więc to jest do przyzwyczajenia, ale jak już to się ogarnie, to jest widzowy z górki. Bardzo przyjemna postać, szczególnie, że ja lubię trollerów, więc bardzo fajnie mi się nią gra. No i lecimy, może nawet 1000 wbiję na solo. Zobaczymy, jak będzie szło. Na razie sobie ciśniemy, jakiegoś większego problemu nie ma. Przez chwilę miałem pasę prawie 30 zwycięstw, ale jestem odklejony i wbiłem na mida, a no, na midzie to ja dużo nie zrobię, bo to jest postać, która właśnie musi być za krzakami. Miałem 6 miejsce, wtedy niestety mi pasę zrestartowało. Teraz mam znowu, nie wiem, z 5 pasy dopiero, więc dosłownie przed chwilą mi tam zrestartowało tą pasę. Dobra, 2200, okej, okay, ona już padnie tutaj raczej, wątpię, żeby z tego wyszło, moi drodzy. Nie jest źle, dobra, cyk, dobijamy sobie ją, bardzo ładnie, tam tego wariata jeszcze jakbyśmy dobili. Okej, okay, pięknie, dostał gonga, rzucamy sobie to tutaj, żeby nam ktoś nie wyszedł. Wbijamy sobie dzięki temu na mida. W ogóle to, co jest ciekawe, to że ten, moi drodzy, wariacik tutaj mój, to on też przechodzi, moi drodzy, przez wodę. On też może chodzić po wodzie, więc to jest naprawdę dosyć ciekawa sprawa. No i lecimy dalej, 25 ranga wbita, 488 na moim koncie. Na, moi drodzy, juju, cisnę dalej i widzimy się, jak będę wbijał 30 rang. Tylko mi ta postać, a dokładniej ta laleczka przypomina Lu. No zobaczcie, to wygląda jak Lu. Dosłownie w tym skinie 1:1 jest to Lu. Nie wiem, czy też wy to widzicie, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach. Lecimy z gierką o 30 rangę, moi drodzy. Brakuje mi 11 pucharków, więc wystarczy, że zrobię top 1 albo top 2 nawet. Top 2, nie wiem, czy mi też nie styknie idealnie. Zaraz zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie 3 par cuby, bardzo fajnie się to zapowiada. Pasuje nam naładować ulcika, bo ten ulcik naprawdę dużo daje. Po pierwsze widzimy w krzakach, bo on sobie chodzi tam. Po drugie spowalnia przeciwników. Łatwiej jest kogoś walnąć, no i ginę. Dobra, moi drodzy, udało mi się wygrać, więc mamy w tym momencie 30 rangę. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Mamy, moi drodzy, klasa 30 na, moi drodzy, juju. Prawie 600 pucharków plus 398, ale mi tutaj plusa dało. Sprawdźmy sobie tabelę wyników za dymiarze, moi drodzy. Zadymiarze na juju jestem aktualnie trzeci w Polsce, więc lecimy dalej, moi drodzy. A globalnie jestem 101, więc nie jest najgorzej, ciśniemy dalej. Miejmy nadzieję, że zaraz ten 1000 siądzie, jest 10:26, więc może do jakiejś 12 się wyrobię. Gierka o 35 rank jest, moi drodzy, pykana w tym momencie. Powiem wam, że dobrze idzie. Poliłem sobie filmik na YouTubie, oglądam sobie filmik, chodzę sobie, strzelam coś tam, po kampie trochę w krzaku i jakoś tam się, moi drodzy, powoli to kręci do przodu. Zobaczymy, do ilu dojdę na tym solo. Jestem ciekaw, czy ten 50 rank siądzie, czy nie. Nadal wszyscy śpią, to mi się nie podoba. Jest 10:46, proszę się budzić. Tutaj pisałem już do Bartusa, ale no Bartus widzowie śpi na razie, więc jest problem. Ale zobaczymy. Jak nie, no to będę grał solo. No jak nie, to się wbije solo. Zobaczymy też przy okazji, na którym jestem miejscu, ale obstałem, że się nic nie zmieniło. Dalej jestem na trzecim miejscu, więc nawet nie ma za bardzo co sprawdzać. Top 8 póki co. Nie wiem, ile pucharków mi jest potrzebne, chyba z 12, coś takiego. Więc pasuje w miarę wysokie miejsce, moi drodzy, tutaj sobie ogarnąć. Dobra, ten wariacik mnie tutaj denerwuje lekko. Jakbym sobie tym dalszym zasięgiem sięgnął, nie sięgnąłem, kurczę pyczone. No może być lipa, ale dobra, mam ulta, to jednak będzie okej. Jednak będzie okej, bo mam ulta, to ja bym sobie rzucił tego ulta od razu. Niech ten ult sobie... No czemu on poszedł na mida? Nie, no żart. Wracaj, dobrze, laleczka. Wracaj i nawalaj w tego baza, nie na mida, bo to szkoda iść na mida. Dobra, mam nadzieję, że ten ziomal zostanie znokautowany. Dobra, co za bot. Dobij go. Dobra, let's go, jaki fart. Top 5, moi drodzy, top 5, jest dobrze. Mamy laleczkę, więc będzie G. Mamy tutaj ziomali, który pada, dobra, bardzo ładnie. Jest Kenji, jest Leon. Leon, moi drodzy, za dużo raczej nie zrobi. Więc Leon to jest moim zdaniem chill. Na Leona to spokojnie, no i idę za laleczką. O kurde. Nie, no już klikałem gadżet, najgorzej, czwarte miejsce. Proszę, powiedz mi, że mi starczyło. Starczyło mi pucharków, czy mi nie starczyło pucharków? Nie starczyło mi, naprawdę, ale unlucky. Dobra, lećmy dalej. No niestety, moi drodzy, zostałem naklepany. Ciężko już tutaj zgrać, bo strasznie dużo jest strzeli, ale mamy 35 rangę. Trzecia, 35 ranga na moim koncie wbita na solo. Wcześniej był 8-bit oraz... Co ja tutaj dropłem? Nie no, widzowie, piękny star dropik. Wcześniej był oczywiście 8-bit oraz Larry Lowry.
Ile ja stardropów dostałem? Co jest grane w ogóle? Wytyfy, ile ja mam stardropów? Halo ty, co mi dało? Dobra, plus 92, moi drodzy. 9 pasy, wejdźmy sobie w tabelę wyników lokalnie za dymiarze. Juju, moi drodzy, jestem aktualnie na miejscu. Jestem na miejscu, nie mam je na miejscu żadnym. Halo, co się stało? Halo, halo, gierka. Juju, 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 coś nie jujuje. Halo, coś się zbugowało. No, niestety nie wiem, ale na świecie jestem 88, moi drodzy, więc zobaczymy, może się później odbuguje. Lecimy dalej. Go po 50 rangę. Mam aktualnie 954, moi drodzy, i zacząłem grać hejsta od 800, około tam 780 chyba miałem, jak przestałem grać solo, ponieważ na hejście to są tak free pucharki, więc moi drodzy, lecimy tutaj. Brakuje 46 puszek i aktualnie jest, moi drodzy, godzina 12:18, więc uważam, że nie najgorszy czas, naprawdę fajnie to idzie. Sprawdźmy jeszcze na szybko tabelę, czy jestem aktualnie pierwszy w Polsce, bo nawet nie sprawdzałem, ona się buguje co chwilę. Nie jestem pierwszy, bo pierwszy już bił tamten ziomal, a globalnie jestem 53, więc top 50 global zaraz bijemy i top 1 polski, bo dobijemy sobie po prostu 1000, więc moi drodzy, myślę, że dosyć gruby odcinek. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie właśnie o tej nowej postaci, czy ją kupiliście, czy nie, jak kupujecie, pamiętajcie, kodzik panda sklepy, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No i lecimy, no tutaj są generalnie no takie dziwne team kompy, że no ja tylko defię i chyba, że wydefię wszystko, no to wtedy lecę na atak, bo inaczej no nie ma sensu, moja postać nie bije aż tak giga dużo, żeby po prostu atakować. Lepiej jak właśnie tam nasz Karl przejdzie. Wcześniej graliśmy jeszcze Melody, Miko, no to jeszcze łatwiej szło. No ale teraz, moi drodzy, już powbijali 1000 i właśnie pozamieniali sobie te postacie, ale no nie jest najgorzej, powinniśmy sobie dać radę. Tylko Colta właśnie tutaj muszę defnąć, bo Kolcik może właśnie sporo zadać, moi drodzy. Tutaj Tarę, no to też myślę, że defniemy. No ważne, żeby, no patrzcie, co tu się dzieje. No jaki problem jest bić 1000, moi drodzy? Nie ma żadnego. Nie wiem, dlaczego ja się aż tak długo męczyłem na solo, naprawdę, bo na solo problem był taki, że było już dużo Edgarów, dużo, moi drodzy, kitów i po prostu mnie podjeżdżają, no i nie mam szans nic zdziałać. Jakby nie było tyle tych postaci, to myślę, żebym dalej grał solo, bo to nie jest problem. No a tutaj widzicie, jak to wygląda na hejście, że bez żadnego problemu idzie to wbić. 9000, moi drodzy, zostało. Dobra, cyk, rzucam ostatni atak i mamy to. Kolejne zwycięstwo, bardzo ładnie. W tym momencie mamy już chyba 970 koło. 966 mamy, moi drodzy, wbite jest 49 klasa. No i dobijamy 50, czyli 50 jest tak naprawdę za 980. Dziwne, tak szczerze. Jakoś to, nie wiem, nie umiem przeliczyć czy coś. Dlaczego tak zrobili dziwnie? Zaraz zobaczymy, bo mam 49 i za 14 pucharków jest nowa klasa, czyli za dwie giereczki i później będę miał, moi drodzy, 1000 do dobicia. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, tak czy jak lecimy. Miejmy nadzieję, że to się właśnie uda w miarę szybko wbić. Kogo my tu mamy? Larry i Lowry w przeciwnym teamie jest Kolcik. Kolta sobie wydefie. Na Kolcika nie będzie jakiegoś większego problemu, wystarczy go, moi drodzy, tutaj defnąć, on za dużo nie zrobi. Fajnie, jakbym sobie wbił w tego krzaka, będę mógł wtedy dalszym zasięgiem grać. I no powiem wam, bardzo ciekawa jest ta postać, naprawdę bardzo ciekawa, fajnie mi się ją gra, fajny thrower, więc może jeszcze będę sobie wbijał później wyżej, zobaczymy. Na razie tak chcę wbić wszystko na 1000 i dobić tą skrzynkę, a później będziemy myśleli co dalej, bo reset sezonu i tak zaraz będzie. Dobra, no nie podoba mi się to, że ten Larry i Lowry przeszedł i że ta wariatka nadawała sobie ulta, więc nie wiem, jak ten nasz wariacik to defi, ale dosyć dziwnie. Dobra, no teraz już ten Larry musi paść. Dobra, bardzo ładnie, lecimy teraz w trójkę. A nie, bo nasz jeszcze ziomel padł. No ale na spokojnie sobie powinniśmy dać radę, moi drodzy. Ten kolcik za dużo tutaj nie zdziała. Okej, jeszcze obijam tamtego, moi drodzy, Larego. Myślę, że mogę rzucić tutaj tego wariacika małego. On akurat nie zadaje za dużo, ale jest dobry właśnie do pokonania kogoś, bo go spowolni i łatwiej jest go trafić. Więc uważam, że dosyć fajny jest ten ziomal. Rzucamy jeszcze ulcika, mamy kolejne zwycięstwo. Więc moi drodzy, jak widzicie, idzie naprawdę bardzo fajnie. No i mamy w tym momencie 979 i po tej gierce dobijemy sobie rangę, moi drodzy, 50 rangę dobijamy, więc dosyć ciekawa sprawa, że dobijamy 50 rangę, moi drodzy, a będziemy mieli 980, więc naprawdę dziwna sytuacja i będzie to moja pierwsza 50 ranga tak naprawdę wbita od zera, moi drodzy, do 50 rangi w 3 godziny niecałe. 8:40 zacząłem grać, jak dobrze pamiętam, więc no dało się szybciej, szczerze, jakbym, widzowie, miał grać z kimś od początku, to myślę, że w 2 godziny max bym to wbił, naprawdę. To tak łatwo idzie na tym hejście, że na spokojnie bym to wbił w te 2 godzinki. No ale pobawiliśmy się troszkę z randomami, moi drodzy. Pograliśmy solo, więc zobaczymy, czy uda nam się tą wbić. Tylko fajnie by było, jakbyśmy nie przegrali teraz, a widzę, że mamy lekkie kłopoty.
Dobra, nie najgorzej. Colta trzeba na pewno defnąć, bo kolcik może sporo zadać. Dobra, Colta żeśmy defnęli, nie jest źle. Rzucamy sobie tą laleczkę. Tam jest coś pobijane. 60% mam na safe, więc trzeba uważać. Dobra, szkoda, że tutaj nie udało mi się sięgnąć tego wariacika. Kolcik, moi drodzy, padnie. Dobra, jest okej. Coś tam zbijamy, coś tam zaczynamy zbijać, więc podoba mi się to. Ja też tam lecę pomóc im. Coś tam zawsze zbiję po te 2000. Nie jest to jakiś ogromny damage, ale zawsze coś tam, moi drodzy, wpadnie. Dobra, Franek idzie. Franka myślę, że powinienem dać radę defnąć. No i przyciągnął mnie śmieć. Dobij go, laleczka, proszę, dobij go. On się zatrzyma, laleczka go dobije, patrzcie. Czemu laleczka go nie walnęła w ogóle, wytyfy? Ej, dobra, to było dziwne. Dobra, tak czy siak udało nam się wygrać, ale to było naprawdę bardzo dziwne, moi drodzy. Uwaga, co my tutaj mamy? Mamy w tym momencie klasę 50, okej, czyli ona wygląda w ten sposób. I dopiero jak dobijemy tysiaka, to nam się to zmienia na klasę maksymalną, czyli tak naprawdę jest 51 rank. Ej, dobra, dziwna, dziwna sytuacja. Klasa 50, moi drodzy, mamy aktualnie już ją wbitą, no i teraz dobijamy po prostu 1000. Jak dobiję 1000, to przy okazji będę również pierwszy w Polsce w tabeli na juju w 3 godzinki od wyjścia, więc uważam, że naprawdę fajny wynik, tylko tak jak mówię, no myślę, że mógłbym to zrobić szybciej, ale no niestety nie miałem z kim wcześniej pograć, bo no te postacie wychodzą tak wcześniej, że każdy śpi, tylko ja się obudziłem i właśnie zacząłem sobie, moi drodzy, wbijać. Dobra, no zobaczcie, kolcik tutaj nic nie robi, na spokojnie żeśmy go tutaj znokautowali, ale niestety wyskoczyła nam tutaj Jessie, mam nadzieję, że ten ziomal tutaj sobie poradzi z Bibi, poradził sobie bardzo dobrze, jeszcze tutaj ta Jessie sobie padnie pięknie, kolcik, moi drodzy, wydefił naszego Karla, ale my przechodzimy, my się nie boimy, moi drodzy, spokojnie będę sobie tutaj defił tych wariatów. Dobra, mogę sobie walnąć tutaj ochronkę, żeby mnie, no i tak mnie dobije niestety, ale dobra, wydefiona. Jeszcze tutaj powinien wydawić Colta, bardzo ładnie. Lecimy na atak, 60% u nich na sejfie. Rzucamy sobie jeszcze zaraz tą laleczkę. Niech ona się tam turla, moi drodzy. W ogóle ona dziwnie chodzi, jak taki pająk. Patrzcie, ona też po wodzie chodzi, to jest dosyć mocne. Dobra, no i moi drodzy, winek. 1000, moi drodzy, klasa maksymalna w 3 godziny od wyjścia. Uważam, że dosyć dobry wynik. No i uwaga, wracamy sobie do lobby. 1005 aktualnie doliczyło mi jeszcze punkciki tutaj. No i mamy to, moi drodzy. Sprawdzamy sobie na szybko tabelę. Lokalnie, za dymiarze, moi drodzy. Na juju jestem aktualnie pierwszy w Polsce, a jeżeli chodzi o ranking globalny, moi drodzy, no to jesteśmy na miejscu, uwaga, 38, więc uważam, że bardzo fajny wynik. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć!